Dzień dobry, tu ja mówię. Państwo widzicie, szczególnie po naszym symbolu narodowym, po fladze w Biskupinie burza, żywioł szaleje, a w polityce zapowiada nam się huragan, ale o tym za chwilę, bo wcześniej będę Państwa spamował znowu, będę Państwu marudził, będę Państwa non-stop zachęcał. Wynik tu i teraz to jest 210 tysięcy, zaczynaliśmy od 90, jak pamiętam. I to jest urobek z 5 czy 6 dni. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie dla Ady, ale również bardzo Państwa proszę i będę to robił konsekwentnie o dalsze wsparcie. Kto nie może, to niech chociaż poda dalej. Jak wiecie Państwo, ja nigdy nie proszę, daj suba, daj łapkę, ale w tej sprawie proszę i nawet będę żebrał. Pomóżcie w ramach tych możliwości, które macie. Jeśli nie jest to, nie macie możliwości finansowych, bo no wiadomo, czasy są jakie są, a będą jeszcze ciekawsze, jeśli nie zadbamy o to, żeby były spokojne, więc nie każdy ma możliwości wsparcia. Natomiast myślę, że nie jest to największym wysiłkiem, jeśli właśnie zamiast tego suba i łapki danych mnie podacie to dalej na innych portalach społecznościowych, czy przekażecie własnym gronie znajomych czy rodzinnych. To jest bardzo ważna akcja. To jest kwestia zdrowia dziecka i dlatego jeśli się już podjąłem tego, aby tą sprawę nagłośnić, to w ramach swoich możliwości będę robił wszystko, aby ten zasięg był jak największy. Pod filmikiem tradycyjnie macie Państwo link i dlatego jeszcze raz proszę, kto może, niech rzuci parę groszy, kto nie może, niech chociaż poda dalej, aby informacja o tym, że jest taka pilna potrzeba i duża potrzeba, aby ratować zdrowie i życie dziecka, że taka potrzeba jest i tą potrzebę trzeba rozpowszechnić pod strzechami. Jednocześnie bardzo Państwu dziękuję za dotychczasowe wsparcie, bo jak na nasze możliwości, to ono jest i tak naprawdę bardzo imponujące, no ale to nie ma co się skupiać na sobie, no, trzeba się skupiać na celu, a do celu jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Proszę Państwa, jest prawie pewne, że chociaż prawie robi różnicę, że kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, czy rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, bo kandydat nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo duża jego zaleta, jedna z kilku, będzie Karol Nawrocki. O panu Karolu Nawrockim już mówiłem, poświęciłem jeden odcinek, więc nie będę tutaj przypominał CV przy tym okienku z informacją polecany następny film. Odszukam ten film, polecę Państwu, jeśli ktoś będzie zainteresowany, jaka jest moja opinia, jakie jest moje stanowisko. Natomiast dziś chciałbym poruszyć niebo i ziemię, podobnie jak przy zbiórce dla Ady, aby nie doszło do czegoś, co w obecnej sytuacji mogło być najgorsze. Proszę Państwa, święta wojna pomiędzy PO i PiS, no to jest coś, co może znużyć każdego człowieka. Ale zalążki, czy właściwie już taka próba w mniejszej skali świętej wojny pomiędzy PiS a Konfederacją, no to jest w moim przekonaniu największe zło, jakie się dzieje w tej chwili na prawicy, jakie się dzieje od lat na prawicy. Ja nie chcę tutaj się przerzucać argumentami po jednej i po drugiej stronie. Powiem krótko i dosadnie. Jedni i drudzy mają swoje za uszami. Jedni i drudzy wypowiadają wzajemne bzdury pod adresem, wzajemnie pod swoim adresem, czy to o ruskich onocach, czy to o socjalistach. Jest grupa fanatyków i to jest bardzo ważna uwaga. Grupa fanatyków po stronie PiS-u i grupa fanatyków po stronie Konfederacji, którzy robią najwięcej szumu wokół siebie, a tak naprawdę w skali tego zjawiska, które nazywamy wybory, to ich głosy są marginalne, no bo jeśli
Ja myślę o tej grupie fanatyków po stronie PiS, którzy sami siebie nazywają prawymi, no i ich marzeniem jest to, aby Dominik Tarczyński czy Mariusz Błaszczak został prezydentem. No a po tej drugiej stronie mamy tych radykałów z Konfederacji, no, którzy wszędzie widzą socjalistów i naszych starszych braci wierzę i żadne argumenty do nich nie docierają, bo wszystko się mieści w teorii, w doktrynie politycznej, która jest tak wąska, że może zdobyć poparcie, nie wiem, 0,5 do 1,5% wyborców w Polsce. I ci ludzie z całą pewnością, nawet niekoniecznie według jakichś zleceń tam politycznych, ruskich czy nieruskich, czy amerykańskich, czy ze wzgórz na Bliskim Wschodzie, ale z powodu własnej mentalności, z powodu własnego charakteru, z powodu tego, że będą chcieli istnieć w sieci, będą chcieli być języczkiem uwagi, ktoś mnie kiedyś tego nauczył i tego się trzymam, czyli będą chcieli być no, w samym centrum uwagi po prostu, to oni będą te wszystkie zadania polityczne urządzać. Ale fakty, proszę Państwa, są takie, że jeśli prezydentem nie zostanie pan Nawrocki, czy kandydat wyznaczony przez PiS, ale ja mam nadzieję, że będzie to pan Nawrocki, to zostanie nim albo Trzaskowski, albo Sikorski, albo nawet Tusk, bo tutaj jeszcze nie wiemy, kto ostatecznie będzie startował. A jeśli prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zostanie ktoś z obozu popieranego przez koalicję 13 grudnia, to proszę Państwa, skala zniszczeń, jaka nastąpi w Polsce, będzie niewyobrażalna. Dlatego mnie w tej chwili tak strasznie irytują wszystkie didaskalia związane z tym, na kogo głosować. Tak jak broniłem, bronię i będę bronił tego, że PiS pod koniec drugiej kadencji narobił takiego bałaganu, że trzecia kadencja rzeczywiście przestałaby ich odróżniać od PO i to hasło PiS-PO jedno zło miałoby pełne uzasadnienie i że tutaj ta kara była konieczna, bo brak jakiejkolwiek refleksji, zresztą w PiS do teraz brak jakiejś głębszej refleksji, bo tutaj wystarczy się przyjrzeć temu, co robi Dworczyk i co robią ziobryści wzajemnie się podgryzając. I tam cały czas się kotuje afera z Beatą Szydło, afera w małopolskich strukturach PiS, afera na Podlasiu, gdzie w wyniku konfliktu stracili władzę i tak dalej. No to pokazuje, że niestety każda władza degraduje i choćby ta się partia przedstawiała jako najwięksi święci i patrioci, to w momencie, gdy w grę wchodzi kasa, zaczyna się degrengolada. I tej decyzji, ja akurat nie brałem udziału w wyborach, ale liczyłem na to, że PiS straci władzę jako samodzielne ugrupowanie, ale w porozumieniu z Konfederacją czy w jakimś innym układzie politycznym, czy dojdzie do pewnego patu politycznego, że po jednej i po drugiej stronie nie będzie można stworzyć rządu bez jakiegoś szerszego porozumienia, to na taki układ liczyłem, a broń Boże, nie trzymałem kciuków za to, żeby ta koalicja, która powstała, przejęła władzę. To takiej decyzji, proszę Państwa, będę bronił. Ale w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, wybór jest jednoznaczny. No albo zagłosujemy na największe zło i wybierzemy najgorszego z możliwych prezydentów i to będzie już pełna degrengolada, gdzie wszelkie zagrożenia definiowane przez konserwatywną prawą stronę od zielonych ładów po fruwające, nie biało-czerwone, ale tęczowe flagi, to wszystko wejdzie z pełnym impetem. Nie mówię już o tym, co się stanie z wymiarem sprawiedliwości, który praktycznie nie istnieje, to wrócimy do czasów PRL-owskich. No, nie chcę naprawdę tutaj używać tanich populizmów, tanich chwytów, ale to będzie układ domknięty. Stworzą system, w którym ludzie krytycznie nastawieni do tego systemu będą prześladowani tak, jak to było przed rokiem 1989, a może nawet jeszcze bardziej, bo to wszystko jeszcze będzie się, proszę Państwa, działo za przyzwoleniem instytucji międzynarodowych, a Unia Europejska i Niemcy będą w awangardzie tego postępu. Także tutaj, proszę Państwa, nie ma żadnych subtelności, nie ma żadnego większego dylematu. Jest albo największe zło,
możliwe i domknięcie systemu, po którym się nie pozbieramy przez lata, albo wybierzemy kogoś, kto będzie stał przynajmniej na straży tego, żeby obecna koalicja rządząca nie mogła wprowadzić do polskiego życia publicznego, co najgorsze, do polskiego ustroju, do polskiego wymiaru sprawiedliwości, największych patologii i największych zagrożeń, których się boją ludzie o poglądach konserwatywnych, i słusznie się boją, i nie tylko o poglądach konserwatywnych, prawicowych, bo tak zwani normalsi też podchodzą do tego, na szczęście, z dużym dystansem. I teraz, proszę Państwa, jeśli według najnowszych sondaży, do których zawsze trzeba podchodzić z rezerwą, Tusk praktycznie traci władzę, a konfiguracja PiS i Konfederacja to jest około 46 do 49% głosów. Pamiętać jeszcze należy o tym, że istnieje coś takiego jak błąd statystyczny, błąd szacunkowy, zwykle ustawiany na poziomie plus minus 3%, no to praktycznie możemy mówić, że połowa głosów przy porozumieniu między tymi partiami jest zaklepana. To oczywiście nie jest takie przełożenie jeden do jednego, bo tak jak mówię, no tych radykałów po jednej i po drugiej stronie nie przekona się niczym. Ja mam tylko gorącą prośbę, wręcz apel, żeby się nie sugerować przekazem radykałów pisowskich i radykałów konfederackich, bo tutaj można po pierwsze dostać na głowę od czytania tych idiotyzmów po jednej i drugiej stronie, no a po drugie można się dać wkręcić w tą pułapkę i zacząć dzielić włos na czworo, podczas gdy nie ma ani na to czasu, ani miejsca. No jeśli sobie jeszcze do tego dodamy taką informację, że według wszelkich badań, na przykład Mencen, o którym za chwilę jeszcze też powiem parę słów, mówił ostatnio, że robią w Konfederacji bardzo pogłębione badania i wychodzi we wszystkich tych badaniach jednoznacznie, że elektoratu prawicowego konserwatywnego w Polsce jest więcej niż lewicowego. Zresztą ja to też taką analizę przeprowadziłem po wynikach wyborów. No, trzeba pamiętać, że tak naprawdę po tej stronie liberalno-lewicowej, radykalnej można umieścić lewicę i KO. No, jeśli chodzi o PSL i trzecią drogę, no to tam jest różnie. No, jak wiemy, chociażby w kwestii ustaw tych związanych z aborcjami i tak dalej, tam jest dwugłos i to taki bardzo mocny dwugłos, bez względu na to, jakie są konsekwencje tego dwugłosu, a wiadomo, że to jest konflikt w ramach tej koalicji. Więc proszę Państwa, to nie jest porywanie się z motyką na księżyc czy na słońce, tylko to jest olbrzymi potencjał, którego nie wolno zmarnować. Jeśli wyborcy PiS i politycy PiS i Konfederacji będą zajmowali się sobą, będą się zajmowali wzajemną wymianą, w cudzysłowie, uprzejmości, wzajemnym podgryzaniem i wzajemnym budowaniem afer z niczego, no to beneficjentem tego wszystkiego będzie tylko i wyłącznie najgorsza możliwa opcja polityczna, która przejmie pełnię władzy. To jest, proszę Państwa, dramat, to jest tragedia i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zanim się napisze coś głupiego, ja nie namawiam do żadnej cenzury, bo to zresztą i tak nie ma sensu, jak się zacznie kampania wyborcza, to cuda będą się działy. Ale zwracam się do ludzi, którzy myślą i którzy chcą osiągnąć cel optymalny dla nas w tym rozdaniu politycznym. A tym celem jest prezydent spoza koalicji 13 grudnia. Jak wspomniałem o Mencenie, to gdyby mnie, proszę Państwa, spytać o to, jakie by było moje zachowanie, na kogo oddałbym głos, gdyby do drugiej tury przeszedł Trzaskowski czy Mencen, to ja obudzony w środku nocy, trzeźwy czy pijany, chory czy zdrowy, krzyczałbym w niebo głosy Mencen. Chociaż jestem tak daleko od tego stylu uprawiania polityki, od tych głównych założeń też politycznych, zwłaszcza w sferze ekonomicznej, gospodarczej, gdzie uważam to za totalną utopię. Mam mnóstwo innych zastrzeżeń jeszcze do tego polityka, ale proszę Państwa, sekundy bym się nie zastanawiał nad tym, na kogo oddać głos. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to jest to mało prawdopodobne, bo jak wiemy, no właśnie to jest niestety problem też środowiska Konfederacji,
te wymogi stawiane politykom, brak zrozumienia, że w takich wyborach jak wybory prezydenckie czy wybory parlamentarne, gdzie chodzi o uzyskanie władzy, przekazem radykalnym nie zdobywa się władzy, a już w wyborach prezydenckich na pewno, wyborów prezydenckich na pewno w takiej opcji wygrać nie można, no to w tej chwili wygląda tak, że mniej więcej połowa wyborców Konfederacji jest przeciwna tej kandydaturze i wręcz życzy porażki Mencenowi z powodu różnych tam też niesnastek wewnętrznych w ramach Konfederacji. Ale tak jak mówię, mnie to kompletnie nie interesuje i namawiam Państwa gorąco do tego, żebyście się też tym nie zajmowali w odniesieniu, w kontekście najważniejszym, czyli kto ostatecznie te wybory wygra. Gdyby była taka sytuacja, że kandydat Konfederacji przychodzi do drugiej tury, a nie kandydat PiSu, sekundy się nie zastanawiam, na kogo oddać głos i byłby to Sławomir, przepraszam, byłby to Sławomir Mencen. Zresztą ja nie jestem też naiwny i nie będę tutaj wygłaszał jakichś niedorzecznych teorii z gatunku wyborcy Konfederacji, ponieważ Mencen nie ma najmniejszych szans, to głosujcie od razu w pierwszej turze na kandydata PiS. No nie, no absolutnie nie. Każdy ma prawo do jakiejś satysfakcji również w tym obszarze politycznych wyborów. Jeśli ktoś czuje, że to jest jego kandydat, to jest jego przedstawiciel, ale spokojnie odda ten głos i nie ma tu żadnej potrzeby budowania takiej, chociaż politycy na pewno będą to robić, sztucznej atmosfery frontu jedności narodowej. Ale kiedy przyjdzie ten ostateczny wybór, kiedy przyjdzie postawić krzyżyk za tym, aby uratować z Polski co się da, czyli nie wybrać kandydata koalicji 13 grudnia, no to tutaj już się kończą żarty, proszę Państwa, i tu się kończą teoretyczne rozważania. Dlatego ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego te dwie formacje i wyborcy tych dwóch formacji w kwestiach naprawdę kluczowych, zamiast się porozumieć, zamiast przybić piątkę, zamiast iść w jednym kierunku, no ratując własne tyłki jednocześnie, no to zajmują się tymi doraźnymi rozgrywkami, gierkami i tak dalej. Ktoś mnie pytał ostatnio, jak ty chcesz budować jedność z Konfederacją, jak oni chcą postawić Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Uważam to za kompletną głupotę. Ale równie dobrze po drugiej stronie, po stronie PiSu można znaleźć tego samego rodzaju głupawe zagrywki polityczne, które niczemu nie służą, tylko podziałowi po tej prawej stronie, więc nie ma sensu się w tym babrać. No mają swoje doraźne cele polityczne i będą je realizować, no po prostu chcą zaistnieć, chcą się odznaczyć. To jest normalne w przestrzeni, gdzie jest politycznie, gdzie jest bardzo ciasno, że trzeba zrobić coś albo bardzo głupiego, albo bardzo głośnego, albo spektakularnego, żeby zwrócić na siebie uwagę. No niestety, takie jest wilcze prawo każdej partii i każda partia będzie zawsze i wszędzie dbała o te swoje podstawowe interesy. Ale w momencie, gdy nastąpi ostateczna decyzja, czas ostatecznej decyzji, to naprawdę trzeba to wszystko odsunąć na bok, no bo konsekwencje idiotycznej decyzji, czyli głosowania na kandydata koalicji 13 grudnia, będą, proszę Państwa, katastrofalne. To będzie powrót do początku lat 90. ubiegłego wieku. Ja tu naprawdę nie żartuję, jak nie do PRL-u. Spójrzcie na to, co oni wyczyniają teraz, nie mając prezydenta. No to łatwo sobie wyobrazić, co będzie, jeśli ten prezydent... jeśli ten prezydent zostanie z tej opcji wybrany. Jak zawsze, będzie można mieć mnóstwo zastrzeżeń do kandydata, czy to będzie Nawrocki, mam nadzieję, że będzie Nawrocki, czy jakikolwiek inny kandydat, to będzie bieganina po internecie, wydłubywanie z życiorysów różnych historii, czy on tam pociągnął Zosię z 7C 50, 30 lat temu w podstawówce, tak? Czy podłożył nogę koledze na schodach, tam jakieś historie z walkami bokserskimi, inne pierdoły, będzie tego mówcą. Próba zdyskredytowania, zdeprecjonowania, wiem, że tutaj po stronie wyborców Konfederacji bardzo ważne są te dwa aspekty związane z Ukrainą i z Pomorem. W jednym i w drugim przypadku
Nawrocki na pewno nie jest Niedzielskim, ani nawet Dworczykiem, bo Nawrocki to był jeden z tych, który się domagał ekshumacji po stronie ukraińskiej. Jeżeli chodzi o zachowania w Pomorze, no to bardzo dobra wiadomość jest taka, że ja nie znam ani jednego radykalnego zachowania po jego stronie. Natomiast pewnie znów w internecie się tam pogrzebie, ale dla mnie ta sprawa, jak była, jest i będzie ważna, też nie jest kryterium decydującym przy wyborze, bo to kryterium decydujące jest jedno. To jest, proszę Państwa, przepraszam za górnolotność, ale Polska. I uratowanie tego, co się zda. Nie doprowadzenie do tego, aby ten system bodnarowsko-tuskowy, unijno-niemiecki się po prostu domknął. A tak się stanie, jeśli nie oprzytomniejemy, jeśli nie odłożymy na bok tych wszystkich dydaskali i tych wszystkich obocznych spraw, którymi będzie żył internet w kampanii wyborczej, a nie będziemy mieli i na czole, i w sercu, i w rozumie napisane, albo wybierzemy kogoś w kontrze do tego systemu, który proponuje Bodnar i Tusk, albo ten system się po prostu domknie. Mając taki potencjał do dyspozycji, byłoby grzechem śmiertelnym, byłoby zbrodnią doprowadzić do sytuacji, że ostatecznie kandydat 13 grudnia, a nie kandydat najszerzej pojętej prawicy, obojętnie jak ją będziemy definiować. Wiem, że też jest mnóstwo specjalistów od definiowania tego, czym jest konserwatyzm, czy jest prawica. Dla mnie w najbliższych wyborach prezydenckich nie ma najmniejszego dylematu. To musi być kandydat niezwiązany z koalicją 13 grudnia. Jeszcze raz powtórzę, jeśli stanie się cud, Mentzen przejdzie do drugiej tury, to Mentzen jest moim prezydentem, jest moim kandydatem na prezydenta. Wszystko byle nie i każdy byle nie ten, który zostanie wyznaczony przez Tuska i Bodnarowców. Szanowni Państwo, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Żarty się skończyły, zaczynają się wybory prezydenckie. Od naszej dojrzałości, od naszego trzeźwego oglądu będzie zależało to, czy stworzymy sobie warunki do jako takiego funkcjonowania w ramach struktur i ustroju państwowego, które da nam szansę na przeżycie, na wolności, czy przyłożymy rękę do tego, aby ten system koalicji 13 grudnia, czyli tak naprawdę system wywodzący się jeszcze z czasów PRL-u, się domknął. Ja do tego ręki nie przyłożę. Będę robił wszystko, aby prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej następnej kadencji został człowiek, który będzie absolutnym zaprzeczeniem tego, co reprezentuje sobą koalicja 13 grudnia, a takim kandydatem może być tylko ktoś po stronie prawicy. Czy to będzie Mentzen, czy to będzie Nawrocki, to obaj mają mój głos w zależności od tego, w jakiej konfiguracji, bo druga tura wyborów jest niemal pewna i w zależności od tego, jak będzie wyglądała konfiguracja w drugiej turze wyborów, jedno jest pewne. Ani Trzaskowski, ani żaden inny kandydat wyznaczony przez Tuska mojego głosu nie dostanie i dostanie ten głos na pewno kontrkandydat koalicji 13 grudnia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.